Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 21 lipca 2021. Mamy oczywiście środę, tak? Aż musiałem kuknąć na kalendarz, tak, jest środa, jako Bitcoin 29824. Na razie jeszcze nie doszliśmy do tych 30 tysięcy sztandarowych, ale widzimy, że nie nieopodal jesteśmy tej ceny. Pytanie, w którą stronę? Minus 3% w ostatnich 24 godzinach. projektu, które sobie najlepiej poradziły, to jest Leo Token 5,8. Najczęściej nie wiem, czy zauważyliście, kiedy cały market jest negatywny, Leo Token ma jakieś tam zwyżkowe okresy. A kiedy odwróci się market, Leo Token traci. To jest, to jest ciekawe. Kłąt 4,9 FTX Token 4,4%. Porozmawiamy sobie dzisiaj o ftx bo wydaje mi się, że to będzie kolejny Binance który ma czas teraz na Wild Wild West na razie jeszcze. Ktoś tam możliwe, że trzyma pieczę nad FTX-em, bo wiemy, że Binance w tym momencie musi usunąć swoje tokeny giełdowe, niekoniecznie FTX jeszcze. Także to jest ciekawe. Może FTX zostać takim właśnie Binance jeszcze przez dobrych parę okresów. Nie wiem, czy to parę kwartałów, czy nie. Pytanie, czy Binance będzie miał szansę odrodzenia się z regulacjami? Oby. MDEX ci, którzy najgorzej sobie poradzili, to jest minus 14,8%. Telcoin, minus 12,9%. I Flow, minus 11,6%. Jeżeli chodzi o odblokowanie GBDC, przypominam tylko to, co było powiedziane wcześniej. A więc 20 znajdujemy się dzisiaj. Także wczoraj już 8760. Zostało nam tylko. Niecałe 4000 BTC do odblokowania do 22 lipca. Także widzimy, że większość już market przetrawił. Ostatnio mówiliśmy w audycji na temat tego, jakie były powody spadków, czyli chodziło o ostatnią audycję kryptomigawki i tam możecie się dowiedzieć nie jedne z nich. Jedną z nich było oczywiście odblokowanie tego GBDC, w którym się znajdujemy teraz. Mieliśmy audycję o tym, dlaczego spadki poniżej 30 tysięcy z różnych źródeł wcześniej, a widzę, że CryptoCrew dodał bardzo szybką audycję, jednominutową, także ci, którzy nie chcą słuchać tego tłumaczenia, sześć razy w prawo, Dotknijcie ekran, może 8, zależy, bo to jest minutka do przetłumaczenia, a ja tłumaczę dla tych, którzy e, niekoniecznie czują się komfortowo z językiem angielskim, nadal i to nie są ludzie, którzy wypadli powiedzmy z ucho niedawno, albo byli gdzieś tam w jaskini, to są ludzie, którzy nie mieli w szkołach angielskiego. I dla tych osób jest to tłumaczenie. Ci, którzy pewnie już przetłumaczyli sobie to, na pewno nie znudzą się dotykając swój ekran. Sześciokrotnie w prawo na YouTube jest taka opcja. Nie wiem, czy wiecie sześć razy albo osiem, i wtedy znajdujecie się dużo później w tej audycji. Past been in a Od ostatnich dwóch miesięcy, Bitcoin jest w trendzie spadkowym. W tym samym czasie w maju, dwa miesiące wcześniej, Tether przestał drukować. Tego nie powiem wam, Kryptokry, bo On patrzy tylko na wykresy. Ja tylko mówię swoje zdanie osobne. Gdzie mówiliśmy w ostatniej audycji, jak bardzo potrzebny jest Tether, niektórym influencerom, takim jak Lark Davis, który ma ponad chyba 100 tysięcy słuchaczy w świecie krypto, i mówi, Tether, ma familia, ciebie potrzebuje. No i musimy się zgodzić z jednymi faktami. Wtedy, kiedy Tether przestał drukować, wtedy też mieliśmy załamanie rynku. Mimo tego, że USDC próbuje też ostatnio drukować i. Troszeczkę później wychodzi z atestacją każdego swojego audytu, nim nie mnie oceniać, co to oznacza. Wiecie, że jesteśmy w tym trendzie spadkowym od dwóch miesięcy. Tu mamy kryptokryju, który nie powie wam tego, bo on porusza się tylko i wyłącznie na wykresie. I o to tutaj chodzi, żeby słuchać innych, myśleć też swoje i patrzeć na innych czyny, nie tylko słowa. Lower low, lower low. Więc tutaj znajdujemy się w tym trendzie spadkowym, gdzie mieliśmy coraz to niższe rejony dolne, czyli coraz to niższe dołki. Lower low, and most lower low, highs. Bez wytworzenia coraz to wyższych szczytów. To jest trend spadkowy, po prostu. Price will down we trend. Cena będzie kontynuowana spadkowa. Chyba, że odwrócimy trend. trend. A jak możemy go odwrócić? Musimy utworzyć wyższe szczyty, wyższe dołki. Bitcoin right czy Bitcoin w tym momencie jest bliski tego? Nie. Chcieliśmy zrobić tutaj na tej literce W, nie wiem czy pamiętacie, tłumaczyliśmy Da on na tej literce W często mówił analizy techniczne, że to jest bardzo... Pozytywny wynik, żeby wejść w cokolwiek. Niekoniecznie w tym okresie, bo spadliśmy troszeczkę niżej. A potem mieliśmy niedokończone, e, udane próby wyskoczenia wyżej, czyli e, no, fałszywe bycze rejony, które były coraz to niższe. Failed rally number three, which took out our floor. Now, what... które zabrały potem podłogę tej literki W, czyli dwu. Right Co będę obserwował w przyszłym tygodniu to 31,5 tysiąca dolarów. Czy wyjdziemy na ten rejon? It's likely Bitcoin is come back up and test. Prawdopodobnie nawet Bitcoin dojdzie tutaj do tych 31 500. Over the next one to two weeks. Od jednego do dwóch tygodni. And it's likely it's going to get rejected from. I prawdopodobnie będzie tutaj ta cena odrzucona. Także wszyscy, którzy teraz zastanawiają się nad ceną 30 tysięcy, o w końcu mamy podłogę, 30 tysięcy i już idziemy tylko w górę. Tu CryptoCrew nas strefuje tym, że to nie chodzi o tę cenę 30 tysięcy tylko i wyłącznie, tylko 31,5. Low. I potem możemy na tej ścianie odbić się w dół. I mamy to obserwować w przyszłych tygodniach przynajmniej. Także ja daję łapę w górę, wy wiecie gdzie znaleźć CryptoCrew, a my przejdźmy do wiadomości. Rynek opcji Bitcoina powoduje to, że możemy... W jakiś sposób poczuć sentyment tego rynku, bo więcej inwestorów otwiera pozycje na opcje sprzedaży bitcoina o wartości 20 tysięcy i 22 tysięcy. Zgodnie z BIPT, BTC options Open Interest by Strike Price, tutaj właśnie mamy te ceny. Więc otwierając takie opcje sprzedaży o wartości 20-22 tysięcy niektórzy inwestorzy mogą dążyć do znacznych spadków o wartości 8 tysięcy do 10, nawet od obecnej ceny. Na rynku kryptowalut panuje niedźwiedzi sentyment, po którym następuje spadek na giełdzie ze względu na dodatkowe ryzyko COVID-19 załamanie cen ropy. Zwykle wydaje się to bardzo niedźwiedzim sygnałem dla rynku, tak jakby inwestorzy faktycznie obstawiali cenę 20 tysięcy za Bitcoina. To jest fajna cena. Bo wiele z nas używa tej właśnie ceny, do tego że Bitcoin nigdy w historii wcześniej nie spadł poniżej poprzedniego all time high. I tutaj te 20 tysięcy fajnie by wyglądało. Mimo tego, że pamiętamy, że 200-tygodniowa średnia krocząca jest na 14 tysiącach i to wzrasta, tak? Może być 14,5 tysiąca za miesiąc, 15. Także nie trzymajmy się tutaj tych tylko i wyłącznie sztywnych RAM. No ale koniecznie jest to prawdą, ponieważ nie jesteś zobowiązany do sprzedaży lub kupna aktywów po podpisaniu umowy opcji. Tak duży i szybki wzrost wolumenu może być wynikiem hedgingu przez duże fundusze inwestycyjne lub wieloryby. Już jak wspomniano, opcje są głównie wykorzystywane jako narzędzie do zabezpieczenia ryzyka handlowego i może tak być w przypadku bitcoina, ponieważ wczoraj byliśmy świadkami zakupu bitcoina o wartości 1,7%. Miliarda dolarów. Więc pytanie, gdzie te opcje nas doprowadzą? Mamy tutaj komentujących na kanale, oczywiście, i przynajmniej dwóch tutaj mówi, ja to mówiłem, wcześniej nie, nie, ja to mówiłem. Przedstawię Wam, żeby było to czarno na białym zaznaczone. Ireneo zaznacza BTC za 25 tysięcy dolarów, pisze o tym od dwóch miesięcy. Grześ L mówi o 22 tysiącach od trzech miesięcy. Także jeden i drugi tutaj przekonuje nas do tego, że może mieć rację ze względu na to, od kiedy przewidują takie ceny, więc zobaczymy, czy mają chłopaki rację. Powodzenia życzymy oczywiście również. Przejdźmy do kolejnego artykułu. Mastercard ogłosił współpracę z Circle, Paxos oraz Evolve Bank Trust, aby ułatwić konwersję między kryptowalutami a tradycyjnymi pieniędzmi fiducjarnymi. Mastercard ogłosił, że ulepszy swój program dla portfeli i giełd Kryptowalut, ułatwiając proces konwersji Kryptowalut na tradycyjną walutę fiducjarną. Mastercard tworzył wielogwiazdkową grupę już wcześniej z różnymi blockchainami. No i tutaj mamy Paxos, Evolve Bank, Trust oraz USDC, Stablecoin. I dzisiejsze wiadomości następują po ogłoszeniu w lutym, w którym Mastercard przedstawił plany obsługi płatności kryptowalutowych w 2021 roku. W tamtym czasie firma nawiązywała do używania Stablecoin w celu ułatwienia przyszłych transakcji. Jednak w tym czasie nie wspomniano o żadnym konkretnym dostawcy Stablecoina. Ogłaszając partnerstwo Circle, Mastercard wygląda na to, że wybrał USDC. Jako swój ulubiony stablecoin, komentując aktualizację, Dante Dispar, szef strategy officer i Head of Global Policy, powiedział, że współpraca między Circle i Mastercard pokazuje, że cyfrowe waluty dolarowe, takie jak USDC, odgrywają fundamentalną rolę w zwiększaniu wydajności płatności i mogą ułatwić nową działalność gospodarczą dla firm na całym świecie. Także widzimy, że Mastercard będzie partnerem Circle. You Today. Mnie to nie dziwi, jeżeli chodzi o resztę newsów, które przedstawialiśmy, przynajmniej przez ostatnie pół roku, że nagle Unia Europejska planuje zakazać anonimowych portfeli kryptowalut. Komisja Europejska ogranicza anonimowe transakcje kryptowalutowe. Dlaczego? Ma na celu wymuszenie na usługodawcach zbierania danych o osobach, które przekazują kryptowaluty takie jak imię, nazwisko klienta, adres, wiek, także nazwisko odbiorcy i imię. Także Travel Rule. Jeżeli wysyłamy z jakiegokolwiek portfela w Unii Europejskiej, przynajmniej na jaki inny portfel, oni chcą mieć dane, skąd zostały wysłane, do kogo zostały wysłane. Jest to część wysiłków Komisji na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu i prania pieniędzy. Propozycja, także spokojnie, to nie jest już ustawa, która weszła w życie. W której projekt został pierwotnie ujawniony na początku tego miesiąca, stwierdzała, że anonimowość kryptowalut ograniczy możliwość nadużywania transakcji kryptograficznych do celów przestępczych. W swoim oświadczeniu komisja twierdzi, że nowo zaproponowane prawo sprawi, że Bitcoin i inne kryptowaluty będą w pełni identyfikowalne. Wiem, że Bitcoin już od dłuższego czasu jest identyfikowalny i dlatego mamy blockchain, Transparentny, otwarty w tym wypadku, no chyba, że przejdziemy na Lightning Network, niekoniecznie tam jest ta transparentność zachowana dalej, ale dzisiejsze poprawki zapewnią pełną identyfikowalność transferów kryptowalut, takich jak Bitcoin, oraz pozwolą zapobiegać i wykrywać ich ewentualne wykorzystanie do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Więc to jest pokłosie hmm, tego, co próbowali stworzyć w Stanach Zjednoczonych. Na razie tam. Też jest to zawieszone. Nie wiemy, w którą stronę pójdą. Pewnie będzie jakaś wycena transakcji. Powyżej jakiejś ceny będzie trzeba to raportować, jeżeli ta ustawa przejdzie, oczywiście. Także należy poczekać jeszcze za tym, co może taka rzecz zmienić. Jeżeli ona wejdzie w życie, pytanie z jakim skutkiem, to to. Że te cytaty z 2018-2019 roku to jest świat krypto i regulacje mogą nas w pompkę pocałować, będę to powtarzał do potęgiętej, chociaż niektórzy uważają, że tego nie mówili jeszcze dwa lata temu. No, okej, okay, niech i tak będzie. Także tu widzimy, że Unia Europejska zaczyna atakować powiedzmy kryptowalutowe portfele, które są anonimowe. Szefowa do zarządzania majątkiem JP Morgan Mary Kalan Erdos powiedziała, że klienci coraz częściej postrzegają Bitcoin jako klasę aktywów, w którą należy inwestować. W rozmowie z Bloombergiem, Erdos zauważyła, że celem giganta bankowego jest pokierowanie klientami, aby lokowali swoje pieniądze tam, gdzie ich potrzebują. Jednocześnie utrzymując, że wejście w kryptowalutę jest osobistym wyborem. Wielu naszych klientów mówi, że to klasa aktywów. A ja chcę inwestować, a naszym zadaniem jest pomóc im, lokować swoje pieniądze tam, gdzie chcą je zainwestować, powiedział Erdos. Dodała, że bank nie ma bitcoina jako klasy aktywów, ale stan magazynu wartości będzie z czasem testowany. Erdos zasugerowała, że obecność, w zmienność bitcoina jest jedną z zastrzeżeń JP Morgan. Czas pokaże, czy ma zasób wartości, czy zmienność, która dziś w nim widzisz, musi się po prostu rozegrać. Czyli widzimy, że no. Niektórzy będą inwestować w to aktywo, bo należy w to inwestować. Jak zauważają różni tutaj z JP Morgan, klienci, którzy są zainteresowani, też oczywiście inwestycją w Bitcoin. Fundacja Ethereum DeFi Pioneer Maker jest właśnie w trakcie zamknięcia. DAO przejmie kontrolę. MakerDAO przejął kontrolę nad protokołem Maker opartym na Ethereum i powiązanymi z nimi kryptowalutami Maker i DAI. Fundacja Maker kierowała rozwojem protokołu Maker w miarę rozwoju i dojrzewania MakerDAO. Fundacja formalnie zamyka się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dotrzymując obietnicy, dyrektor generalny Maker Foundation Run Christensen ogłosił, że dzisiaj stworzony przez niego zespół DeFi czy protokół oparty na Ethereum jest teraz w rękach innych. Maker DAO jest teraz całkowicie zdecentralizowany, napisał Christensen w poście na blogu. Kontynuując, DAO jest teraz samowystarczalne, a Maker Foundation wypełniła swoje obowiązki w zakresie przypadku... No, stworzenia tego projektu w początkowej jego fazie. Fundacja formalnie rozpadnie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, więc teraz członkowie DAO mają dużą odpowiedzialność. Protokół, który teraz całkowicie prowadzą, Maker jest popularnym, zdecentralizowanym produktem finansowym DeFi, który umożliwia ludziom pożyczanie. Walut. Zgodnie z etosem DeFi, wszystko to odbywa się bez pośredników takich jak banki. Zamiast tego jest zautomatyzowany za pomocą inteligentnych kontraktów kodów komputerowych, które wykonują instrukcje w łańcuchu bloków. Premiera Maker w 2015 zrewolucjonizowała możliwości Ethereum, łańcucha bloków, który następnie szuka przypadków życia. Więc fundacja Maker była tam przez większość czasu wspierając projekt, ponieważ kontrola nad nim stopniowo rozpraszała się na wszystkich posiadaczy tokenów. Od momentu powstania DAI stał się czwartym co do wielkości z tej pod względem kapitalizacji rynkowej, podczas gdy protokół Maker zawiera to o wartości ponad 5 miliardów dolarów zablokowanych jako zabezpieczenie przez osoby poszukujące pożyczek kryptograficznych. Co jest bardzo ciekawe, bo akurat w tym samym czasie, nie wiem czy pamiętacie, BlockFi ma problemy w Gdzie, też pożyczkodawca w Jersey, i tam zaczynają być posądzani o. To, że prowadzili sprzedaż securities, mimo tej swojej całej pożyczko-ekosystemu, e, no tu pytanie, czy to nie jest pokłosie tego, co się wydarzyło z Blockwell ostatnio, tak? Bo. Mm, Wychodząc z taką fundacją, umywając ręce od tego, co się działo wcześniej, chyba że faktycznie to było zaplanowane, ja nie podążałem za Makerem, DAO i innymi projektami, także nie jestem w stanie tutaj się dowiedzieć. Zastanawiające dla mnie jest to, że wychodzą z tą informacją właśnie w tym momencie, kiedy BlockFi w Jersey jest podejrzewane o sprzedaż securities. A tu po prostu może fajniej by było dla nich samych, żeby odrzucili ten projekt i ten projekt stał się zdecentralizowany, bo mogą za chwilę być podejrzewani o to, że tworzyli e, Securities. Także Maker będziemy obserwować. Zapamiętajcie to, co powiedziałem teraz, czy w niedalekiej przyszłości ci, którzy prowadzili fundację Maker, nie będą poszukiwani przez sek jakiegoś kraju. Oby nie, obym nie miał racji, ale zastanawiające jest to, że w tym samym czasie mamy i BlockFi, i tutaj nagle po prostu fundacja wychodzi. Chyba, że to było naprawdę zaplanowane, o czym mogę ja nie wiedzieć, więc no chapeau ba, że w decentralizację w tym przypadku wchodzą. Jeżeli chodzi o Raffer, mówi, że rynek Bitcoina wykazuje oznaki bicia piany. Rafer powiedział, że nie jest już zainteresowany kryptowalutami, nazywając klasę inwestycyjną bańką spekulacyjną. W kwietniu 2021 roku Rafer sprzedał wszystkie swoje udziały w Bitcoinach po zainwestowaniu w zeszłym roku, blokując zysk w... W kwocie 1,1 miliarda dolarów. Raffer powiedział, że Bitcoin nie spełnia już roli aktywa dywersyfikującego no i też yy, po prostu nazwał obecny rynek kryptowalut bańką spekulacyjną. Raffer opisał rynek kryptowalut jako bańkę spekulacyjną, wyjaśniając swoją decyzję o sprzedaży swoich zasobów Bitcoinu w kwietniu 2021. Także widzicie, że chyba w odpowiednim momencie sprzedali, przynajmniej na ten okres, swoje bitcoiny. Pamiętajmy, że ta firma zarządza aktywami o wartości 30 miliardów dolarów na dzień 30 czerwca 2021, obsługując ponad 6 tysięcy inwestorów, w tym instytucje, biura rodzinne, fundusze emerytalne i organizacje charytatywne na całym świecie. W zeszłym roku firma dokonała alokacji 744 miliony dolarów na bitcoinie. Opisali swoją gigantyczną sprzedaż jako wyjście w dobrym momencie. No i tutaj na razie nie są zainteresowani rynkiem krypto. Decyzją firmy o zmniejszeniu ekspozycji na bitcoina była również oparta jej na długoterminowym podejściu do unikania inwestowania w aktywa, które uważa za bańki spekulacyjne, przedstawiając decyzję o zmniejszeniu ekspozycji na bitcoina. Więc kiedy widzimy formujące się bańki, naszym podejściem zawsze było unikanie mani. W 2000 roku nie posiadaliśmy żadnych akcji z branży technologicznej, a w 2008 roku nie posiadaliśmy żadnych banków ani akcji majątkowych. Także widzicie, oni wychodzą na gorącym markecie. Kiedy jest za hypowo, kiedy jest za dużo laserowych oczu, nawet gdzieś tutaj to zaznaczyli. O, dokładnie tutaj. Według Rafera rynek został wyprzedzony przez wydarzenia takie jak laserowe oczy Toma Brady'ego, na Ilona Maska prowadzący Saturday Night Live, które napędzały tą bańkę handlową w tej klasie aktywów. Decyzja firmy o zmniejszeniu ekspozycji była właśnie oparta na wyjściu na mani jakiegokolwiek aktywa, nawet tak bardzo spekulacyjnego jak Bitcoin. I dlatego wyszli, zarobili swoje. Dzisiaj może negują to żeby wejść w niższych cenach, powiedzą ci najbardziej z drugiej strony potu. Tak? Też tak może być, oczywiście, bo skoro wyszli, chcieliby go kupić tani. Pytanie, jak tanio i kiedy? Akcje wiodącego, taniego producenta Nvidia spadły o ponad 2,5% podczas dzisiejszej sesji giełdowej. To nie jest jakaś duża strata, można powiedzieć, bo 2,5% przy spadkach ogólnie giełdy. E, Tutaj od razu to łączą oczywiście z tym, że może to być związane z kryptowalutami, bo na początku tego roku Nvidia przeszła do osłabienia kilku swojej wysokiej klasy CAD, aby poradzić sobie z niedoborami spowodowanymi przez górników i uspokoić graczy. Tak? A teraz, ze względu na malejące zainteresowanie Ethereum i innymi kryptowalutami, kryzys GPU wywołany wydobyciem najwyraźniej dobie końca. Wcześniej dzisiaj Ethereum spadł do 1700 dolarów, oczywiście, no i też. Można kupić, tak jak mówiłem wcześniej też, że raczej przy zejściu w Bessę, o ile takowa jest, będziemy mieć świetny moment zakupowy dla ulepszenia naszego kąpa, czy dzieci, czy obojętnie kto gra w rodzinie w gry, na zakup właśnie kart graficznych. I to jest pewnie ten moment. Na pewno w tym momencie jesteśmy w stanie kupić dużo tani. Karty graficzne na rynku wtórnym. FTX, który wychodzi ostatnio na salony. Nawet mamy tutaj kolejną rundę finansowania o wartości 900 milionów dolarów. Podkreślając po raz kolejny, że inwestorzy Venture Capital ignorują zawirowania na rynku w dążeniu do określenia wysokiej jakości gier blockchain. W rundzie inwestycyjnej serii B wzięło udział ponad 60 uczestników, w SoftBank, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Multicoin, Vanek i Paul Tudor Jones Family. Wraz z podwójną wyceną FTX wzrosła do 18 miliardów dolarów, co czyni ją jedną z największych firm kryptowalutowych na świecie. Jeszcze rok temu giełda instrumentów pochodnych miała wycenę 1,2 miliarda dolarów. Założona w 2018 roku firma FTX prowadzi jedną z największych na świecie firm związanych z kryptowalutami ze średnimi dziennymi wolumenami przekraczającymi 10 miliardów dolarów. Siedzibą w Hongkongu i spółką macierzystą w antygii. Antigua, firma była bardzo aktywna w przejęciach i e brandingu, wykupując blokwolę za 150 milionów dolarów w sierpniu 2020. W marcu tego roku giełda zabezpieczyła prawa do nazwy dla Stadion Miami Heat na kolejne 19 lat. Pomimo niedawnych zawirowań na rynku, które pochłaniają kryptowaluty, firmy typu Venture nadal z większym przekonaniem wspierają startupy skoncentrowane na kryptowalutach. Także tu FTX, wydaje mi się, że to będzie ta giełda, która przejmie. To, co było do tej pory na Binance. Pytanie, czy od razu dorwią się do regulacji, czy będzie to taki wild, wild, west naszego tego okresu, zanim regulacje nie przyczepią się również do nich. Blockwords mówi nam o tym, że spadki bitcoina, czyli jedna z tych naszych tez z audycji kryptomigawki z poprzedniego rana, to to, że Akcje na giełdach różnych spółek spadają, to też Bitcoin spada i kryptowaluty. No niekoniecznie, bo akcje odbiły po poniedziałkowej gwałtownej wyprzedaży, a Bitcoin spada po kolejnym ograniczeniu regulacji kryptowalut. Tak przynajmniej dowiadujemy się z tego artykułu. Nie musimy tutaj już mówić, w jaki sposób to wyglądało, tylko jak ostatnio odbił się rynek. Na przykład Dow Jones zyskał 1,7% do 34 tysięcy. Tutaj widzimy. S&P 500 wzrósł 1,68 do 43,29, a Nasdaq wzrósł 1,76 do 14,526. Ok, przejdźmy na polskich YouTuberów. Przemek Uminiecki, mamy laserowe oczy, bitek poniżej 30 tysięcy. Zobaczmy co jeszcze, a akumulacja trwa. Mike Satoshi, Bitcoin spada poniżej 30 tysięcy, USDC pokazuje skarbiec, Rothschild Investment kupuje więcej BTC. Mamy też Bitcoin poniżej. Zobaczmy ilu? 30 tysięcy, również u encyklopedii, kryptowalut. Górnicy sprzedają coiny. I chyba u Majka jeszcze była jedna audycja. Zobaczmy uwaga, krypto a item Hardfork London, cała prawda Tomasz Kowalczyk, Piotr Misiurek, Kamil Pradecki. Zapraszam. Jeszcze mamy Jurek z analizy. Bitcoin wybija ważny poziom, dalsze spadki. CD projekt, altcoiny i więcej. Zobaczmy efekt mag. dlaczego tyle osób traci na Forex. I czy aby na pewno na Forex? Kryptowujek, oglądamy spadek BTC i BNB i monitorujemy, co dalej. Rekim biznesu, tylko prawda o świecie kryptowalut, możecie wyzwolić. 3, 2, krypto. Grayscale nie dampuje. BTC wyszedł w górę. 32,5 tysiąca. Breakout. Fat China Love Russia. Ten wykres to jest dump. Zobaczmy, czy mamy godzinkę temu też kolejna audycja. Piękne odbicie NFT. BTC na krawędzi on-chain pokazuje, że już niedługo będzie rewersal, czyli odwrócenie trendu. Uczcie się w tym wypadku. Szybki start. Piotr Misurek. Świetlana przyszłość Ethereum. Drugie warstwy. Przejście na Proof of Stake, Ethereum 2.0, KryptoRaport, Bitcoin czy odcinek 28 i Blok Prezesa, fali Eliota na Bitcoinie w long term, czy to fala A, lekka panika na rynkach akcji i kryptowalut. Także też Blok Prezesa tutaj zapraszam i zobaczmy, czy ktoś się jeszcze nie dodał. No nie ma już tutaj żadnych osób z tej ramówki, także komentarze dosłownie z 2-3 Mars Quasar. Elon popiera big blocks, czyli duże bloki. Hmm, no to jest ciekawe spostrzeżenie ostatnio. Zobaczymy w jaki sposób będzie to ujawniał, czy na Dogecoinie, czy Dogecoin przeniesie się na jakiś inny projekt, który jest bardziej skalowalny niż to, co oferują teraz, a może sami będą próbować wejść w duże bloki. Kto wie, Frankie Van Drops wczoraj w trakcie głównej świeczki spadkowej na WEF wyszedł artykuł promujący użyteczność krypto. O. Przypadek. Kamil, pozdrowi, wielkie dzięki, nie ma problemu. James Bond, cześć, Bitcoin Phoenix, mam ogromną prośbę. Czy mógłbyś zwracać uwagę, większą uwagę na wymówek końcówek w niektórych wyrazach? Ok. Często mówisz są zamiast są. Zrobią zamiast zrobią. Yy, słucham codziennie Twoich fantastycznych audycji i uważam, że robisz świetną robotę. Tylko ten mały szczegół wymaga korekty. Ok, yy, postaram się, postaram się. Czyli są i zrobią. Zamiast zrobią. Dobra, postaram się. Dzięki, oczywiście. Krasza Manjara. W sumie to jest lepiej, jak człowiek nie słucha tych wszystkich kryptowieści. Najlepiej wszystko wrzucić na portfel i sobie spokojnie czekać. Dobra, zamykamy dzisiaj tą szopkę. Widzimy się za rok. Dzięki, Krasza, że podpowiedziałeś mi tutaj przynajmniej dla rodziny będę miał więcej czasu i pewnie wszyscy się ucieszą. Niekoniecznie z świata krypto. Z drugiej strony, Bob Lucas by ci podpowiedział. Jeżeli tak się zachowujesz, to może warto. Pomniejszyć swoją pozycję, bo za dużo nerwów cię to kosztuje. Także z dwóch stron, jak zwykle, ale dzięki, dzięki, faktycznie. Może, może to jest ta racja, że po co tutaj przechodzić codziennie, jak skoro i tak wierzymy w nasz projekt i mocno, to może warto zostawić to tylko na hodlu i nie, nie przejmować się niczym innym. Zobaczymy z jakim skutkiem, za rok Kresza, zapamiętaj tą audycję i zobaczymy, czy miałbyś rację. Za rok mi napisz, jeżeli będę gdzieś tutaj, może w okolicy, czy miałeś rację. Bazm, pewnie CBDC będzie jedynym stablecoinem. <laughs> Dobra, e, no, w takim kierunku to idzie, niestety, ale e, z drugiej strony pamiętajcie, że ostatnio w tych stablecoinach się dzieje troszeczkę coś, coś ciekawego. Po, powyżej jakiejś kapitalizacji nagle te atestacje, które powodowały to, że jeden do 1 dolara mieliśmy widocznego. One są albo przedłużane, są, ostatnio w tej audycji mówiliśmy, albo dużo dłużej wychodzą i już to nie są tak zwane dolary na koncie, tylko jakieś tam powiązane inwestycje. I to jest ciekawe, że tak jakby sami nałożyli sobie ten kaganiec regulacji, bo na za dużo sobie pozwolili. Pytanie, czy, czy mają monopol na to, bo wiemy, że banki, mimo tego, że prały brudne pieniądze wcześniej, niestety te same banki dyrygują tutaj tym wszystkim. Przynajmniej na razie, bo Federalna Rezerwa jest na razie prawnym, można powiedzieć, podmiotem w Stanach Zjednoczonych. No i z jakim skutkiem, kto to tu wygra? Czy prywatne z Stablecoiny, czy właśnie ci, którzy mają monopol na drukowanie? Nie wiem, nie mnie ocenia się, tylko próbuję stanąć pomiędzy się zastanawiać, kto będzie miał rację. Dzięki Feniu za update Karol kupił po 31 800 i tysiąca i się poci. Jaki Karol? Karol Karol Daj znać jaki Karol, bo może, może mnie tutaj to omknęło. Cezarek Kmieliecki pozdrow dla autora i zwiększamy zasięgi i nie ma problemu I, i dziękuję za inne komentarze również. Tutaj jest ciekawa debata, widziałem pomiędzy dwoma osobami. Nie będę czytał tego, ale wejdźcie sobie na audycję z ostatniego dnia czy skryptomigawki, zaraz się dowiemy. E Górnicy znowu sprzedają. Robin Hood blisko oferty. Czyli mat przekomarza się z PM i fajnie zobaczyć sobie każdą z tych e, opinii, komentarzy, jak jedna i druga osoba może mieć tutaj rację. I, e, ja zacznę tylko początek. Jeżeli ktoś uważa, że dalej mamy hossy, to tylko jest korekta, to zaklina rzeczywistość. Bardziej niż czarnoksiężnik z krainy os. Za to PM poda jakieś sensowne argumenty, bo tak ja mogę napisać w drugą stronę. Także dołączcie się do tego, można powiedzieć, komentarza ze wczoraj. Ja tutaj spróbuję podążać za tym, bo są fajne, naprawdę fajne wypowiedzi. Widzę i jednej, i drugiej strony. Nawet Rafał Mikulski na końcu, na końcu się tutaj dołączył. Dajcie, O ile jest oczywiście fason, nie ma kukaki i, i zachowujecie fason, szanujecie się w tych wypowiedziach świetnie. I, I dajcie znać, co wy myślicie, bo to są dwie świetne strony zauważone, a ja już się z Wami żegnam na dzisiaj i powrócę może do tych komentarzy, jeżeli ktoś tam dołoży swoje w kolejnym odcinku. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.